Cześć! Witajcie w podcaście Czytu Czytu, podcaście o literaturze, książkach i wszystkim co związane z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a po drugiej stronie siedzi... Megu Magda Adamus, czyli Katus Gikus w internecie. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że dzisiejszy odcinek może być trochę wolniejszy i mniej błyskotliwy w argumentacji, ponieważ jak się zgadałyśmy z mego tuż przed nagraniem, obie jesteśmy głęboko niewyspane. A do tego wszystkiego ja już długi raz próbuję zacząć wstęp do tego podcastu i za każdym razem potykam się na najprostszych rzeczach, więc poprzednim razem, jak nagrywałam wstęp, to się pomyliłam w tym, jak się nazywam, a tym razem przywitałam wszystkich w podcastu, w, tym jest w podcaście, więc e, widzicie, język mnie zawodzi, ale myślę, że damy sobie jakoś radę. Mego dasz sobie radę, czy będziesz przysępiać. W czasie podcastu. Wiecie, to, to zależy od tego, co tam Kasia sobie wymyśli po swojej stronie, ponieważ, nie zgadnijcie, zaczynamy nagrywać ten odcinek już drugi raz. Przed chwilą trzy minuty poszło się <noise> paść, ponieważ Kasia się zorientowała, że nie podłączyła słuchawek, więc tak jakby dźwięk się nagrywał podwójnie. I nigdy nie dowiecie się, jakie to perły polskiej komedii przepadły w tych trzech minutach. Jakie to niesamowite żarty, w których wspinałyśmy się na wyżyny błyskotliwości. Spoiler, wcale tak nie było, ponieważ jesteśmy niesamowicie niewyspane. Więc będziemy wracać do tego, na czym znamy się najlepiej, ponieważ chyba tylko to nam dzisiaj wyjdzie. To znaczy, będziemy mówić o książkach i zaczniemy od. Książek z przysłowiowej torebki. Tak. E, jakby chciałabym zaznaczyć, że my jesteśmy niewyspany niezależnie od siebie. To znaczy, to nie było tak, że imprezowałyśmy do piątej rana, a potem usiadłyśmy w zagranie. Podcastu. Nie, Kasia, właśnie tak było, ponieważ mamy bardzo bogate towarzys... życie towarzyskie i imprezujemy wspólnie bez przerwy. Bez przerwy, tak, bez przerwy. Ale. Wracając do tematu, tak, zaczniemy od książek z torebki, chociaż ja powiedziałam wcześniej, uważam, że to jest dobry dowcip, że ta nazwa książki z się, no jakby już nie jest aktualna, dlatego, że nie wychodzimy z domu, tylko siedzimy w domu i czytamy na kanapie, ale Megu pochwaliła mi się, że nie słuchała ani audiobooka, ani nie czytała e ma fizyczną książkę. Co tam przeczytałaś, Megu, w tym fizycznej postaci? To się ostatnio rzadko zdarza, bo ja po prostu wręcz na tony pochłaniam różnego rodzaju audiobooki, ale stwierdziłam, że opowiem Wam o książce, której autora bardzo bardzo szanuję, a to dlatego, że jest współprowadzącym jednego z moich najulubieńszych podcastów, to znaczy podcastu amerykańskiego, którego fanatycznie słucham co sobotę, do tego stopnia, że moje dziecko zaczyna tańczyć, kiedy słyszy dżingiel, ponieważ jest z nim aż tak osłuchane. I Piotr Tarczyński, jeden z prowadzących ten podcast, napisał ostatnio książkę pod tytułem Rozkład o niedemokracji w Ameryce. Byłam nawet na spotkaniu autorskim, ponieważ jestem tak ogromną fanką, gdzie zdobyłam autograf autora, to znaczy zdobyłam podwójny autograf, bo najpierw poszłam kupić sobie fizyczną książkę do księgarni obok Wrzenie Świata i się okazało, że tam wszystkie egzemplarze już są podpisane, a potem potrzebowałam pretekstu, żeby móc się z nią ustawić jeszcze raz do kolejki po drugi autograf, więc poprosiłam o dedykację. I tak oto książka trafiła w moje ręce. Premiera już była jakiś czas temu, chyba w marcu, więc troszeczkę z nią zwlekałam i właśnie mi się przypomniało, że tutaj na okładce jest takie słynne zdjęcie na pierwszym planie jest stryczek zawieszony na prowizorycznej szubienicy. W tle widać amerykański kapitol, i moje dziecko pokazując ten stryczek palcem, mówi, że to balon. I uważam, Aaaa. że jest to bardzo makabryczny komentarz do obecnej politycznej sytuacji w USA. <laughs> Jeżeli nie wiecie, czym jest podcast amerykański, jest to, moim zdaniem, jako koneserki podcastów, poza naszym, jeden z najlepszych podcastów w Polsce i opowiada o bieżących wydarzeniach w USA. Mówi o kulturze, mówi o różnych newsach, głównie o polityce i kwestiach socjologicznych. Generalnie omawia to, co się dzieje, tak z tygodnia na tydzień. Ponieważ, jeżeli znacie taki kraj zwany Ameryką, to wiecie, że tam się dzieje dużo, a ostatnio dzieje się coraz więcej. I w takim. Um, powracającym żartem w tym podcaście jest to, że on generalnie ma bardzo mało takich pozytywnych, entuzjastycznych odcinków, w których mówią o miłych, puchatych rzeczach, <grym> tylko z tygodnia na tydzień omawiają zawsze takie bardzo przykre tematy. Jak stan służby zdrowia, stan demokracji, stan systemu karnego, wybory, co się dzieje akurat, nie, co się dzieje na Florydzie, to jeszcze nie mieli takiego odcinka poświęconego tylko i wyłącznie na Florydzie, ale już niedługo. już nie długo, już powinni nie zrobić, moim zdaniem, ale generalnie <grym> tak. to jest dosyć pesymistyczny podcast, który nawet nie tyle otwiera oczy, bo jeżeli jeszcze dzisiaj. Macie zamknięte oczy, jeżeli chodzi o stan demokracji, generalnie polityki w USA, to jesteście trochę spóźnieni, ale bardzo ciekawie rozszerza różnego rodzaju kwestie. Tylko że to jest tak, że pewne kwestie są zbyt rozległe i zbyt głębokie, żeby je omówić w podcaście. Dlatego Piotr Tarczyński podsumował różnego rodzaju tematykę związaną z tym, jak przez ostatnie lata ta ostoja demokracji, jakimi są Stany Zjednoczone, czy znaczy za jaką uważają się Stany Zjednoczone, to myślę, że wa warto podkreślić, zamienia się w swoją antytezę i jak obserwujemy przyspieszony w ostatnich latach proces tego odwracania się od tej demokracji i z jakimi zagrożeniami w przyszłości może się to wiązać. To jest książka, przy której ja parę razy łapałam się za głowę nie dlatego, że byłam tak zszokowana jej treścią, bo ja umówmy się jestem dosyć na bieżąco, jeżeli chodzi o to, co się w Stanach Zjednoczonych wyprawia, ale dlatego, że niektóre z tych kwestii są tak, Trudne do zrozumienia i tak specjalnie komplikowane na poziomie takim legislacyjnym i na, na poziomie różnych zasad, że bardzo ciężko było niektóre rzeczy zrozumieć. Jeżeli chodzi o konkrety, to mamy tutaj poszczególne rozdziały, które po kolei rozmawiają, co jest w obecnym stanie prawnym, politycznym, takim strukturalnym ze Stanami Zjednoczonymi nie tak. Więc mamy. Wszystko. Jest wszystko. Oczywiście, o, o, oczywiście tutaj e, rozdziałem otwierającym jest przypomnienie całej sytuacji z atakiem na Kapitol z 6 stycznia sprzed dwóch lat, bo to jest taki ten punkt zwrotny. Coś, co powinno być punktem zwrotnym, wydawałoby się w historii każdego normalnego kraju, kiedy mówimy stop, zastanówmy się, coś jest nie tak, musimy coś z tym zrobić i od tego wychodzimy. I tam potem poszczególne rozdziały zajmują się takimi rzeczami jak filibuster, którego po prostu, gdyby nie podcast amerykański, to ja chyba bym nie wiedziała, że coś takiego istnieje w ogóle. Jest omówiony dokładnie system wyborów prezydenta, jest omówiony dokładnie gerrymandering, jest cały, bardzo ciekawy, bardzo długi rozdział, chyba z najdłuższych omawiający historię partii republikańskiej od samego początku kiedy wyg wyglądała zupełnie inaczej ideologicznie niż teraz i jak przez lata ona coraz bardziej przesuwała się w prawo przesuwa się jeszcze tak, na takie prawo o które byśmy nie podejrzewali że może się w ogóle e, przesunąć i e, mimo że interesuje się tym co się dzieje w USA i czytam na bieżąco o różnych wydarzeniach i te wszystkie takie Kontrowersyjne rzeczy związane z amerykańską prawicą nie są mi obce, bo też czytałam inne książki, oglądałam inne seriale. Jest na przykład bardzo ciekawy serial bodajże, nie pamiętam, czy to było Miss America z jest, Kate tak. Blanchett mhm. o Phyllis Schlafly, która jako bardzo ważna postać dla amerykańskiej prawicy w tej książce również się wielokrotnie pojawia. Więc dla mnie to jest takie bardzo dobre kompedium dla kogoś, kto nie tylko chce rozszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnej sytuacji w, St w Stanach Zjednoczonych, ale też na przykład nie wie, o co w ogóle chodzi. Nie rozumie, na czym polega system wybierania prezydenta. Nie rozumie, o co chodzi z tymi głosami elektorskimi. To jest ten rozdział, kiedy łapałam się za głowę, bo ja do pewnego momentu bardzo trudno było mi to zrozumieć. Ale to dlatego, że ja mam problem z myśleniem takim matematycznym, abstrakcyjnym i wiesz, myślenie o tych proporcjach i o tych procentach, to trochę od tego zaczynała mnie boleć głowa, ale w końcu, w końcu to po bo w pewnym momencie się zastanawiałam, czy to jest problem ze mną, że ja nie potrafię tego zrozumieć, czy to jest problem z tym, że jednak Tarczyński powinien to wytłumaczyć odrobinę bardziej konkretnie, na konkretnych przykładach i po prostu musiałam ten rozdział przeczytać chyba ze dwa razy, ze trzy razy, żeby zobaczyć, że on rzeczywiście te przykłady podaje. Tylko to jest coś, nad czym trzeba chwilkę usiąść, zastanowić się, przełożyć to sobie wszystko na te swoje różne matryce myślowe w głowie i wtedy. Da się to zrozumieć, więc nawet taki matematyczny głąb, jak ja, jest w stanie to ostatecznie pojąć. I umówmy się, że to nie jest książka o politologii. To nie jest książka profesora, który zajmuje się amerykańską polityką i chce podać jakieś rozwiązania, jakieś drogi, którymi ten kraj mógłby pójść, żeby uratować się przed y, tym nieuchronnym, y, nie chcę powiedzieć upadkiem, bo to chyba nie będzie adekwatne słowo, ale no. Przed jakimiś mocnymi wydarzeniami, które w pewnym momencie tam nastąpią, jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, a właśnie Tarczyński w swojej książce dowodzi, że polityka tam jest w takim, tkwi w takim klinczu, że tam praktycznie nie da się w obecnej sytuacji niczego zmienić, bo wszystkie zmiany są przez cały czas blokowane, ale to jest książka, która jest taka, jakby to powiedzieć, popnaukowa. Popular... Znaczy, no jest słowo popularno naukowa, się popularno -naukowa nazywa. nawet mamy taką nazwę. Właśnie, Właśnie. tak, po, po polskiemu to byłaby popularno naukowa, ale taka bardziej publicystyczna, o o to mi chodzi, że widać, że autor jest oczytany, zna się na tej całej sytuacji, jest tam dużo przypisów, odnośników do newsów, do innych tekstów, które pogłębiają dane tematy, więc to nie jest coś zawieszonego w próżni, ale to też jest dobrze zreserczowane. i widać, że napisał to ktoś, komu ta sytuacja. Nie tyle nie jest obojętna, ale kto się na niej po prostu bardzo dobrze zna. I to jest napisane takim bardzo przystępnym językiem. To nie jest rozprawa polityczna, ale to też nie jest tak jak powiedziałam książka, która proponuje jakieś rozwiązania całego problemu. Tylko to jest książka, która referuje ten problem dla osób, które jeszcze nie ogarnęły, że sytuacja w USA robi się niedramatyczna, ale bardzo, bardzo na tym etapie już Niepokojąca. Dla mnie to było strasznie ciekawe. Dla kogoś, kto interesuje się amerykańską popkulturą, więc w tej popkulturze te różne problemy polityczne również się odbijają przecież, prawda? Więc ja ją pochłonęłam chyba w trzy dni, bo, bo, mnie, bo mnie tak wciągnęła. I jeżeli dzielicie ze mną tego rodzaju zainteresowania, to myślę, że dla Was to też będzie bardzo ciekawe. Więc zarówno polecam i książkę Rozkład, i podcast amerykański do słuchania dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco. Z tym, co się dzieje w USA. Tak, ja też czytam tą książkę i powiem Ci, że mam wrażenie, że ona jest, właśnie tak jak powiedziałaś, idealna dla ludzi, którzy coś tam już wiedzą, to nie jest taka książka totalnie dla początkujących, bo trzeba mieć dużo punktów zaczepienia, takich jakby trochę wiedzieć, co się ostatnio działo. Natomiast jeśli jesteście osobami, które na przykład yy, już mają bardzo, bardzo dużą wstępną wiedzę, tak? Jakby żyją tym nie przez popkulturę i nie od czasu do czasu, ale na przykład nie wiem, raczej w tym wymiarze codziennym, no to to jest raczej taka się ładnie mówi rekapitulacja, czyli takie raczej podsumowanie niż, że dowiecie się tam czegoś nowego. I mam takie wrażenie, że to jest właśnie trochę dla słuchaczy podcastu amerykańskiego, trochę dla osób, które, nie wiem, na przykład dociera do nich, że Ron DeSantis coś tam robi na tej Florydzie, albo dociera do nich, że Trump miał mniej głosów w głosowaniu powszechnym w czasie wyborów, ale wygrał głosami elektorskimi. Albo, rozumiesz, takie, że mają takie już zaczepienie, że jakby wiedzą, że coś Aha. tam się dzieje, ale nie mają jeszcze takiego uporządkowania tego, nie mają tego zakorzenienia w przeszłości, w takiej historyczno-politycznego zakorzenienia pewnych zjawisk. Ja na przykład czytałam tą książkę, miejscami się nudziłam, tak? To znaczy, miejscami miałam takie że, że już to słyszałam, że to wiem no ale to zakładam, że po pierwsze na studiach ja się bardzo interesowałam historią Stanów Zjednoczonych bo historii Stanów Zjednoczonych po drugie przez to, że mam taką olbrzymią słabość do amerykańskich, nie tylko popkultury ale też takich programów newsowych które podsumowują wszystkie wiadomości z danego dnia, no to jakby e, póki one leciały, bo teraz jak scenarzystów i nie lecą to miałam, wiesz, takie, mam wrażenie, że były miejsca dni, kiedy byłam bardziej na bieżąco z amerykańską polityką niż byłam z polską po prostu, wiesz, obserwowałam to bardzo uważnie, a jednocześnie zgadzam się z to, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że ta książka bardzo jakby wpisuje się w takie coś, co jest moim zdaniem ważne w Polsce, czyli odbranzawianie sobie wizji Stanów Zjednoczonych. bo myśmy jako ludzie, którzy się wychowali na tej wizji także popkulturowej Stanów, ale także, zwłaszcza w latach 90., kiedy te Stany były tym wielkim imperium, które prawda, było na tym zachodzie i było naszym przyjacielem, bo nie było Związkiem Radzieckim, to bardzo wiele osób się wychowało w takiej legendzie Stanów Zjednoczonych, to bardzo uwierzyło też. Tą narrację o wolności, o równości, o tej największej demokracji świata, znaczy nie największej, bo największą demokracją świata są Indie, ale o tej takiej najwspanialszej demokracji świata, i mam wrażenie, że bardzo dużo osób ma problem z tym, żeby się skonfrontować, jak system polityki amerykańskiej jest po pierwsze drastycznie inny od polityki europejskiej, że tam jakby są elementy tego systemu od wyborów przez właśnie to, co mówisz, Jay Manding, no te, te wszystkie rzeczy, które jakby które nie są nam znane. Jakby my ich nie mamy tutaj, prawda? Znaczy, oczywiście mamy jakieś tam manipulowanie okręgami wyborczymi, ale nie w ten sposób. Nie aż tak tak, a druga sprawa jest też taka, że właśnie że to jest właśnie rozkład to jest taka, oni tam mają taką zgorzel na tej demokracji, prawda, która im no zaczyna w kontekście partii republikańskiej bardzo mocno faszyzować po prostu, nie, nie bójmy się tego słowa bo ustawodawstwo wprowadzane w Stanach Zjednoczonych, no od ustawodawstwa które znamy z krajów faszystowskich niekiedy różni się tylko tym, którą grupę wybiera jako podmiot wykluczenia i to, to, to też jest bardzo ważne bo mam wrażenie, że wiele osób nadal ma takie poczucie, te z lat 90, początku 2000 Prawda, że najpiękniejsza demokracja świata, kraj wolności nie, oni tam mają bardzo dużo problemów, problemów nieznanych <grytanie> demokracją europejskim. Nawet, nawet takiej demokracji jak nasza, która prawda, też ma swoje problemy, jak jesteśmy w pełni świadomi, tylko że to jest czasem niesamowite jak pewne elementy zabezpieczające demokrację, które działają w Europie czy które są częścią tych systemów europejskich nawet nie są wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, bo oni jakby to prawodawstwo trochę inaczej konstruują. I czasem jak się o tym czyta, albo słucha, to rzeczywiście jest takie pytanie, czy to w ogóle jest demokracja, tak? To znaczy, czy, czy taki system, w którym ta demokracja tyle osób wyklucza i stawia im takie problemy i tak zaburza to właśnie głosowanie większości, nadal jest jeszcze demokracją. Więc wydaje mi się, że pod tym względem jest niesłychanie pouczająca książka, zwłaszcza ludzi, którzy właśnie być może wychowali się trochę w przekonaniu, że Stan Zjednoczony to jest Nowy Jork, Los Angeles i najpiękniejszy świat na, kraj na świecie. Tak, i, ale myślę też, że y, warto czytać takie książki i akurat ta książka, która y, rozkład, który pokazuje bardzo dużo patologii amerykańskiego systemu, z polskiej perspektywy jest o tyle wartościowy, że polscy politycy i polska prawica bardzo mocno wzoruje się na republikanach, jeżeli chodzi o właśnie różne kwestie światopoglądowe i walkę z y, różnymi kwestiami światopoglądowymi w parlamencie. I warto mieć świadomość, z jakich oni technik Korzystają, bo jeżeli się porówna nasze obie sceny polityczne, to widać, jak często nasi politycy korzystają z tego, co Partia Republikańska sobie już tam wypracowała i jakich strategii tam używa, żeby forsować różne swoje pomysły. Ale nawet Powiedziałabym nawet dla kogoś, kto niby jest obeznany w tej całej tematyce, były tam też takie rzeczy, przy których się złapałam na zdziwieniu, nazwijmy to, dlatego że czytając ten pierwszy rozdział o ataku na kapitol, zorientowałam się, że ja totalnie łyknęłam tą wizualną narrację o tym, że to było takie śmieszkowe, że to było niepoważne, bo tam przecież był ten gość z nagą klatą i z y, czapką z rogami. I niby ja wiedziałam, że to było bardzo poważne wydarzenie, w którym mogło zginąć mnóstwo ludzi, i gdyby niektórzy y, politycy napatoczyli się na tych protestujących, to by prawdopodobnie zostali zamordowani, ale przez to. Jak bardzo w mediach dominowały te śmieszne obrazki ze śmiesznymi protestującymi, którzy byli poprzebierani i których namawiano nas do tego, żeby nie brać ich na poważnie, to mój mózg na jakimś poziomie rzeczywiście to łyknął, mimo że na kompletnie innym, takim racjonalnym poziomie ja wiedziałam, że to było niebezpieczne. Więc to jest taka myśl, na której się złapałam, czytając tę książkę, że rzeczywiście bardzo, bardzo ciężko jest się odżegnywać od tej narracji, którą wciskają nam media. A nasze polskie media bardzo chętnie to podjęły, prawda? Ja myślę też, że to jest doskonały przykład mocy wizji Stanów Zjednoczonych, tak? Wyobraźmy sobie, że podobne obrazki przychodzą do nas, nie wiem, z Brazylii. Po wyborach, teraz, prawda, były te wybory między Bolsonaro a Lulą, gdzie też były napięcia olbrzymi w olbrzymim społeczeństwie. Wyobrażamy sobie sztum protestujących na główną siedzibę, zresztą to, to się też wydarzały takie rzeczy w Brazylii, który jest realnym zagrożeniem dla zatwierdzenia wyborów. Jest realną sytuacją, kiedy tu może się wedrzeć i po prostu doprowadzić do tego, że nie można fizycznie przeprowadzić zatwierdzenia wyborów. byśmy od razu pomyśleli sobie, Boże Drogi, to, to, to nie jest cywilizowany kraj, tak? To jest upadająca demokracja. Gdzie, jest, gdzie są wojska Stanów Zjednoczonych, żeby zaprowadziły tam porządek? Bo to przecież Stan Zjednoczone, ten obrońca demokracji na świecie, tak? Zresztą jest taki słynny tweet. Gdyby Stany Zjednoczone widziały, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to wysłałyby wojsko Stanów Zjednoczonych, żeby wprowadzić tam demokrację w imieniu Stanów Zjednoczonych. Więc ja myślę, że to też. Jest bardzo ważne, tak? Że mamy jednak taką wizję, że no nie, no to, to to jest jednak cywilizowany kraj cywilizowany, olbrzymi cudzysłów podaje, tak? Tam się nie wydarzą pewne rzeczy. Tymczasem tam się dzieją rzeczy, które kojarzą nam się właśnie z krajami autorytarnymi, z krajami, które uważamy częściowo za upadły krajami, które odeszły od demokracji, ale właśnie ta siła symbolu, nie? że przecież ostatecznie wszystko będzie dobrze, ostatecznie oni sobie z tym poradzą. Tak, oni tego, oni czegoś takiego przecież nie zrobią. To się tam nie wydarzy. Jaka tak. to jest iluzja, prawda? Tak, zwłaszcza, że warto sobie pomyśleć, że czy wyobrażacie sobie, żeby coś takiego wydarzyło się w Polsce i żebyśmy po prostu... Znaczy, przy całej polaryzacji sceny politycznej w Polsce, tak? Przy wszystkich napięciach, jakie mamy, przy wszystkich protestach. Wizja, żeby ktoś po wyborach szturmował Sejm, Parlament, czy właściwie, bo to sąd najwyższy w Polsce zatwierdza wybory, no to przecież to się wydaje absolutnie Dowodem na to, żebyśmy już nie mieli demokracji, tak, żeby to było, to już byłby jakiś koniec, byśmy się tego okrutnie wstydzili. A tymczasem świat, jakby, no to jest trauma dla wielu Amerykanów. To było dla wielu Amerykanów takim momentem bardzo problematycznym, ale jednocześnie, jednocześnie świat, mam wrażenie, miał takie. No w sumie to się nic nie zdało, tak? Nie powiesili tego Mike'a Pence'a, tak? Więc... Tak, a mogli, to, że... a mogli, nie? A mogli, a Nie, pewnie by tego nie zrobili. To był taki żarcik z tym Mike'iem Pence'em. Tymczasem ty tym generalnie służby mówią, że tak, Mike Pence, gdyby trafił na tych protestujących, oni by go zabili. Taki generalnie był ich plan. I myślę, że lektura tej książki to jest yy, taka dobra okazja do ćwiczenia myślowego, to znaczy siadamy i zadajemy sobie pytanie, u nas jest różnie, tak? Bywa nie najlepiej. Ale mając do wyboru mieszkanie w Polsce i mieszkanie w Stanach Zjednoczonych i myśmy doszli do wniosku, że jednak wolelibyśmy zostać tutaj, bo, bo nie wyobrażam sobie w takiej sytuacji z tym dostępem do broni mieszkać w USA. I to jest taka bardzo odkrywcza, czy znaczy nie odkrywcza, ale yy, szokująca myśl. Dla mnie jako dla Polki, w której wydawałoby się, że większość społeczeństwa to gdyby mogła przeprowadzić się do USA, to fyk wsiadamy w samolot i robimy to od razu. A, a jednak nie i myślę, że w ostatnich latach bardzo dużo osób łapie się na takiej myśli, że ten mit, przynajmniej w naszej bańce, ten mit takiej Ameryki jako tej idealnej, idealnego kraju, w którym chcielibyśmy mieszkać, bo przecież tam jest o tyle lepiej niż u nas, upada. Tak, to jest niesamowite, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nagle Polska być może zdecydowanie nie jest najgorszym krajem na świecie. No to oczywiście, że gdzie mieszkasz, że kim jesteś, jaką masz tożsamość, tam jest kilka różnych poziomów, ale tak, ja zdecydowanie. Zdecydowanie, nawet, nawet przyznam szczerze, może to zabrać straszliwie, ale przy wszystkich plusach i minusach chyba wolałam, wolałam w tamtych ostatnich latach mieszkać w Polsce PiSu niż w Ameryce Trumpa, jednak wiesz, to trochę między dżumą a cholerą wybór, ale, ale zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Przynajmniej tutaj nie mamy się do czym strzelać, tak? Tak, Jezu. Ostatni, po prostu, osta o, jeszcze wracając do podcastu amerykańskiego, to ostatni odcinek był o tym prawie Stand Your Ground i o różnych przypadkach tego, że zwykłe scysje na parkingu kończyły się tym, mhm. że po prostu ludzie sobie strzelają w głowy, bo, bo mają taką możliwość. I prawdopodobnie, gdybyśmy mieli taką możliwość, u nas też dochodziłoby do takich rzeczy, więc okej, okay, to jest podcast o książkach. Nie o podcast o podcastach i o tym, co się dzieje w USA, już <laughs> będę kończyła mój Tak, e, w ogóle bardzo du dużo rozmawiałyśmy o Twojej książce. Teraz opowiem o książce, której Ty nie czytałaś, więc rozmowa będzie krótsza. Jakby pod wpływem sugestii, pod wpływem licznych jakby takiego wrażenia, że wszyscy wokół mnie czytają tą książkę, postanowiłam przeczytać książkę Renaty Lis, Moja ukochana i ja, którą wydało Wydawnictwo Literackie. To jest nowka sztuka, że się tak wyrażę, Wyszło dosłownie przed chwilą ja to sobie kupiłam na targach książki tych. Słuchajcie, tego kiedy jest już po dwóch targach książki, więc tych pierwszych tagach książki. Na stadionie. Tak na stadionie. stadionie. To jest książka, która jest rzeczywiście w jakiś sposób przemowa w Polsce, bo jakby takim tematem przewodnim, który spaje życie. Autorki z jej ukochaną, z jej partnerką. No i rzeczywiście to jest coś, czego w Polsce nie za bardzo doświadczyliśmy, czyli takiej queerowej opowieści, która nie jest od, nie wychodzi od osoby młodej, nie wychodzi z jakiegoś początku związku, tylko rozwijała się przez kilka dekad. Jest na takim poziomie, tutaj autorka się właśnie też trochę zastanawia, na jakim etapie miłości jest, prawda, że tutaj tak jak patrzy na tą rozpiskę, jak, jak miłość dojrzewa, to, to już właściwie powinna być gdzieś tak, w tym momencie, gdzie już ludzie wypuszczą dzieci z domu i już zaczynają się tak trochę do siebie przyjacielsko przyzwyczajać bez takiej jakiejś wielkiej namiętności, bez koncentracji na dzieciach, więc się zastanawia do jakiego stopnia to się odnosi do niej, bo one jej partnerka dzieci nie miały. Powiem tak, z jednej strony ta książka ma absolutnie fenomenalne fragmenty. Fenomenalne. Moje ulubione fragmenty tej książki dotyczą takich rozważań autorki na temat swojej tożsamości i na temat takiej płynności tożsamości, że zwłaszcza w kontekście nie tyle orientacji seksualnej, co właśnie takiej tożsamości płciowej, bo ona na przykład bardzo wyraźnie Widać taką niechęć na podział tego, co męskie, co kobiece. Taka, taka rozkmina, tutaj jest właściwie rozkmina, to nieodpowiednie słowa, taka refleksja na temat na temat niebinarności tej relacji, że, że tamten taki element, właśnie nie kobiecy i nie męski, się pojawia, taki niedookreślony, taki swój, taki własny. Co mi się też podoba, bo mam wrażenie, że bardzo dużą część tego, tej dyskusji o takim poczuciu niebinarności rozgrywa się wśród młodych osób i uważa się, że to jest jakaś taka nowa, wielki cudzysłów, moda. Natomiast tu widać, że te refleksje, te emocje, te jakieś poczucia nieprzynależności pojawiały się już wcześniej i być może to, co dostarcza współczesność, to język, żeby je opisać, ale nie emocje, nie uczucia, nie, 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 nie to poczucie. I to mi się wydaje bardzo ciekawe, bo to jest taka. Bardzo queerowa pod tym względem książka. Znaczy ta relacja, właśnie sama autorka unika trochę mówienia o homoseksualnej, od lesbijskiej. Wydaje mi się, że słowo queerowa to najlepiej pasuje, tak? To znaczy inna niż innych, ale też jakby nie dająca się zamknąć w jakiejś. Konkretnej szufladce. I to są moim zdaniem fragmenty fantastyczne, bardzo takie osobiste. Zresztą w ogóle ta książka jest naprawdę bardzo osobista. Co jest moją pewną uwagą, bo tam autorka rozmyśla nad pewnymi relacjami skomplikowanymi emocjonalno, jakimiś seksualnymi, czy prawie seksualnymi relacjami, jakie miała na studiach, i tych ludzi bardzo łatwo rozeznać, tak? Bo jeśli wiemy, kiedy studiowała i u kogo chodziła na seminarium, to tam 5 minut zajmie, żeby się dowiedzieć, kto jest, kto w tym. I powiem, że. U, to takie każdy... plotkarskie trochę. Znaczy, wiesz co, no to zależy, no bo ja też podejrzewam, że tam nie każdy, kto czyta i myśli sobie sekundkę, to jest ten i ten rok na polonistyce, seminarium Janion, to kto tam był, tak? Myślę, że możemy założyć, że nie każdy w Polsce ma ten katalog w głowie <grym> absolwentów polonistyki. Natomiast mam wrażenie, jakby czytając tą książkę, że ona jest straszliwie nierówna i skończyłam ją czytać i zaczęłam żyć taką głęboką potrzebą, żeby ktoś mi wyjaśnił, jak ona powstawała. Bo ona się składa z trzech głównych części i pierwsza część, która ma tytuł Teczka, jest tak naprawdę taką pogłębioną refleksją nad własnym dorastaniem, nad, nad takim, tym momentem narodzin, który już nas w jakimś miejscu y, osadza, wyznacza. A to powiedz mi, jaka to, jest, jaka to jest forma? To mówimy o jakichś esejach, o jakiejś takiej wspomnieniowej formie? Po, początek jest wspomnieniowy, potem jest szmulki i okolice, które też mają. Te elementy wspomnieniowe. I to są takie elementy. Ta książka się tak rozkręca, jakby autorka opowiadała o sobie, ale jakby nie, nie, z perspektywy, że ta osoba jest. Że ta dziewczynka, ta młoda dziewczyna, która opowiada, jest jakby kimś innym od niej. To, to, to jest całkiem dobra perspektywa. To taka ciekawa, prawda, patrzenie z boku. Potem jest moja ukochana i ja, i to jest taka główna część tej książki, taka eseistyczna. I tutaj ona jest eseistyczna tak na dwa sposoby. Bo z jednej strony w pewnym momencie tam się pojawia duży esej o tym, dlaczego potrzebujemy równości. Małżeńskiej. I to jest taki esej, który pokazuje na jej własnym przykładzie jak brak równości małżeńskiej, jak jakby brak tych zabezpieczeń, które daje w życiu y, społecznym małżeństwo wpływa w ogóle na wszystko w związku. Niby chodzi tylko o dziedziczenie, niby chodzi tylko o kredyt, ale tak naprawdę to wymaga od tych związków podejmowania decyzji, których nie muszą podejmować osoby, no nie wiem, w małżeństwie czy w innych związkach uznawanych przez państwo, bo na przykład, no nie wiem, kupują mieszkanie i mogą wziąć kredyt we dwie, ale to mieszkanie może już być tylko jednej z nich, tak? Więc to oznacza, że jedna z nich jest w. Fatalnej sytuacji od razu, wyjściowo, bo jeśli tej długiej coś się stanie, to ona musi spłacać kredyt, ale nie ma prawa do tego mieszkania, tak? Czy nie ma prawa, nie wiem, do, może się dowiedzieć o stan zdrowia, ale powiedzmy, jeśli jedna z nich by umarła i przyszłaby jakaś daleka ciotka, jako najbliższa rodzina, to ona będzie miała prawo przed tą drugą osobą. I to jest taki bardzo poukładany, taki porządny esej dotyczący tego, no właśnie, dotyczący tego jak powinno wyglądać prawo jak nie wygląda. To jest taki trochę autobiograficzny też pod tym względem, że autorka myśli o wydarzeniach w swoim życiu, jednocześnie jako rytm wyznaczając prawo do związków partnerskich czy małżeństw w innych krajach Europy, tak? I widząc po prostu jakie życie się przesuwa, te rzeczy się nie pojawiają w Polsce i właściwie nie ma na to szans? Pojawiają się także eseje, po prostu takie eseje w tej części, które dotyczą bardzo wielu takich a to refleksji kulturowych, jakiejś takiej dyskusji, dyskusji nie wiem chociażby o tym, czy do seksu potrzebny jest penis, że mam wrażenie, czytając ten fragment, miałam takie wrażenie, że to jest jeden z tych fragmentów, który pokazuje być może, jak niewiele wiedzą o sobie osoby różnych orientacji seksualnych, bo mam na przykład wrażenie, że ten esej trochę przecenia znaczenie penisów, ale to inna sprawa. Ja nie wiem, ja, 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 ale w każdym razie. To jest taki element, w którym na przykład pojawia się esej, który dotyczy bardzo konkretnych dzieł kultury i tutaj miałam wrażenie, że to są rzeczy pozbierane jakby, że one są zebrane jakby z różnych momentów, z różnych miejsc i zebrane razem, że one nie są tak spójne. Te dwie pierwsze części, te wspomnieniowe są bardzo spójne, ta jest mniej spójna, a kończy się to w ogóle z takim pamiętnikiem rozpisanym na dosyć Niewielki czas. To jest taki urywek pamiętnika, kiedy autorka zbiera się razem ze swoją ukochaną na kamczatkę, bo jadą na kamczatkę, a jednocześnie czeka na wyniki biopsji i jednocześnie snuje refleksję na temat śmierci swojej matki, która umarła na raka macicy. I te trzy części moim zdaniem powstawały niezależnie i każda z nich jest innym pomysłem na narrację i czasem miałam wrażenie, że rzeczy się między nimi powtarzają właśnie dlatego, że powstawały oddzielnie. Może mi się tylko tak wydaje, może to była taka koncepcja tej książki, dlatego bardzo chciałabym, żeby ktoś mi to wytłumaczył. Bo wydaje się, że te dwie pierwsze części są taką bardzo wspójną próbą jakiejś takiej autobiografii, ale takiej z dystansem. Potem chodzi z która, to są bardzo dobre eseje, chociaż miejscami mam wrażenie, jeśli ktoś czyta tą książkę w tym momencie. To chyba nie potrzebuje eseju, dlaczego potrzebujemy równości małżeńskiej? Tak mi się wydaje, ale może źle mi się wydaje. A końcówka jest już w ogóle takim klasycznym, prawda, pamiętnikiem takiego jakiegoś momentu, który wydaje mi się dużo pisarzy i pisarek w ogóle osób piszących Przerabiało, czyli takiej konfrontacji ze śmiercią rodziców jako takiego ostatecznego pożegnania pewnego etapu swojego życia, a jednocześnie z taką próbą odsuwania od siebie własnej śmiertelności, która się nad nami czai jako chmura. I to też jest bardzo ciekawe. I w ogóle to jest dobrze napisana książka, tam poza jednym czy dwoma fragmentami, które mi się średnio podobały. To jest dobrze napisana książka, pełna fantastycznych fragmentów, urywków, kawałków, ale ja nie wiem. Jakby nie umieję jej poczuć jako całość. Przecież żeby było jasne, ją przeczytałam w jeden dzień. Jakby ja usiadłam i ją przeczytałam. Więc to też świadczy też o tym, jak ona jest napisana. Ona wciąga, ale zaczęłam ją czytać. Ona się potem, jakby w pewien sposób, na reakcji się uchwał, zaczął się inny, uchwał się i zaczął się inny. I. Wydaje mi się, że największą jakby zaletą tej książki jest właściwie dwie rzeczy. Jedna to jest to, że rzeczywiście takich książek nie ma. Znaczy, że jest bardzo, bardzo dużo książek, które albo powstają jakby wychodząc z, z jakiejś młodszej narracji, z jakąś, na innym etapie związku, albo z kolei powstają o kimś i stają się zakonstruować pewne uczucia. Więc to jest na pewno bardzo istotne. Dwa, że moim zdaniem pokazuje, że można mieć bardzo w sumie dosyć takie mieszczańskie życie, bo, bo takie w sumie prowadzi autorka i takie dosyć wśród znajomych, w rzeczywistości z tymi takimi absolutnie normalnymi dylematami i jednak ta relacja, ta, ta ukochana i ja, jesteśmy jednak gdzieś obok i to sprawia, że pewne sytuacje życiowe, które ludzi są automatyczne, to tak automatyczne nie są, że tam coś jest, zresztą to też jest bardzo ciekawe w kontekstach coming outów, prawda, komu się one wy-coming outowały i na przykład bardzo wyraźnie widać, że tych coming outów wcale nie było w tym życiu aż tak dużo, że jakby trochę opierają swoje istnienie w świecie także na takim niedopowiedzeniu, tak, niech sąsiadka myśli, że jest matka i córka, bo jedna z nich jest starsza. A nie, że są parą, niech z matką się nigdy tak do końca nie otwierasz. Tam jest taka scena, której ona właśnie opowiada, jak pojechała ona i jej kuzynka, ona kuzynka z chłopakiem, ona z tą swoją ukochaną do swojego wujostwa. I to jest taki łamiący serce opis. I właśnie dlatego ta książka jest dobra w tych miejscach, że one nie w czwórkę przyjechali i ta jej ukochana nie została, nic jej nie powiedziano, nie została wyrzucona, wiesz. Nie było takiej homofobicznej sceny, tylko takimi małymi gestami na każdym kroku dawano jej do zrozumienia, że jest dodatkowa, prawda? A to talerza nie było, a to porcji nie było. Rozumiesz o co mi chodzi, I, i wiem z, koniną, z doświadczeń moich znajomych, że, że tak jest. Jeśli właśnie to nie chodzi o to, że rzeczywiście zatrzasną, tylko że jesteś drugą osobą i czujesz te takie mikroagresje, te takie szpile. I też właśnie jakby bardzo dobre jest to pokazywanie, ile można żyć w tym niedopowiedzeniu. Więc. Powiem tak, nie rozumiem tej książki jako całości i muszę chyba jeszcze o niej poczytać. Od razu chcę powiedzieć, że przeczytałam książkę, nie przeczytałam o książce, bo może to jest taka koncepcja. Nie rozumiem jej jako całości, natomiast fragmenty są fantastyczne i mam takie poczucie, że e, zwłaszcza dla czytelników starszych, ja wiem, że tutaj zabrzmi tak może trochę... E, to znaczy... ageistowsko? Ageistycznie? Ej, dostecznie musimy nie wiem. wymyślić to słowo. Że e, jak ja sobie na co dzień jestem bardzo mocno zatopiona e, w takim środowisku, w którym dużo się rozmawia o kwestiach queerowych, mam niebinarnych znajomych, mam transowych znajomych, mam e, znajomych najróżniejszych tożsamości orientacji, e, no to ja sobie tak w tym żyję i dla mnie to jest jakby jasne, że ludzie wokół mnie mogą jakby zadawać sobie te pytania i żyć z nimi, i przeżywać takie rzeczy, ale jeśli powiedzmy ktoś tego nie ma wokół siebie i spotyka się z tymi refleksjami na przykład i spotyka się z takim wyjaśnieniem, które nie idzie od osoby młodej, e, tylko od osoby w ich wieku Prawda? Osoby w średnim wieku, która mówi: Ej, słuchajcie, bo, bo to jest jakby element mojego taki, nie wiem, że gdybym mogła, to bym być może posługiwała się rodzajem niejakim to to moim zdaniem może bardzo dużo przestawić w głowie, może na bardzo wiele rzeczy otworzyć, może udowodnić, prawda, że te rzeczy zawsze były i pod tym względem uważam, że to jest bardzo cenne, bo podejrzewam, że tak jak teraz niedawno wyszła książka Mai Heban, tak, godność proszę o osobach trans i mam wrażenie, że rzuciła się na nią jakaś bańka, która być może już to wszystko wie i potrzebuje to usłyszeć jeszcze raz albo kojarzy tą osobę z internetu, no to prawda, ale trafia do zupełnie innej bańki ze swoją narracją, ze swoją historią, ze swoimi przeżyciami i może tą bańkę też, też otworzyć, więc pod tym względem. Mam wrażenie, że to jest bardzo fajne, te queerowe narracje, które nam się rozrastają pod względem grup, do których trafiają. A to jest też fajnie, to tak fajnie koresponduje z tym, o czym mówiłyśmy kilka odcinków temu. To znaczy, że ta tematyka queerowa w kontekście literatury młodzieżowej jest właśnie bardzo skupiona na tych młodszych osobach, do tego stopnia, że wydaje się, że osoby queerowe po studiach po prostu znikają i nie istnieją. Tymczasem książka, o której ty mówisz, jest fajnym antyprzykładem do tego, że te narracje, Starszych osób queerowych również istnieją i również są bardzo ciekawe i takie dla naszej grupy wiekowej, dla tych młodszych, trochę nieodkryte jeszcze. Tak, no, jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem jest tutaj fantastyczna. Bo ja mówię, jestem taka trochę zdezorientowana tą książką pod względem konstrukcji, ale na przykład to jest taki mój ulubiony fragment, który pokazuje, bardzo, bardzo dużo, moim zdaniem, mówi o rzeczywistości. Tam mówi tam list, że są konferencje naukowe poświęcone kuirowości, gdzie o queerowości do osób queerowych mówią same osoby queerowe i nikt się nie wyautował. I to jest, jakby, to jest moim zdaniem kwintesencja trochę naszej polskiej rzeczywistości, tak? Że bardzo przecież my. My przecież wiemy, tak? Zwłaszcza w polskiej kulturze, w każdej kulturze zawsze jest dużo osób queerowych, prawda? Tak, czy wśród naukowców, i wszyscy chodzą do, na palcach, wszyscy wiedzą, ale nikt nic nie powie. I teraz, kiedy młodzi ludzie zaczynają mówić, to ma się wrażenie, że oni się nagle pojawili, prawda? A tymczasem po prostu każde pokolenie ma swoje grupy queerowe ma tych ludzi, tylko no właśnie, to tak jak tutaj świetnie opisuje, bardzo daleko da się zajść na niedopowiedzeniach. I ja tego nie oceniam absolutnie. Wydaje mi się zresztą, że to jest taka. Technika przetrwania. Sama zresztą e, wiem jakby z dosyć bliskiego doświadczenia, że niedopowiedzenie może człowieka zaprowadzić bardzo daleko. No i tak, i, i wydaje mi się, że to jest warta przeczytanie książka, tylko kurczę, muszę przeczytać, dlaczego ona jest taka, jaka jest. <laughs> po prostu Liz udzieliłam mnóstwa wywiadów na temat tej książki, więc muszę je przeczytać, bo tego jeszcze nie zrobiłam, i się dowiem, może dlaczego ta książka jest taka, jaka jest. No dobrze, Kasia, ale powiedz, ile ty byś jej dała gwiazdek? <laughs> o mój Boże! A wiesz co, megu? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja ci ja opowiadałam kiedyś anegdotę o tym, jak mnie wysłali na premierę filmu i powiedzieli, że muszę dać gwiazdki filmowi. Ja powiedziałam, że nigdy nie dam gwiazdek filmowi. I specjalnie wprowadzono funkcję na tej stronie takim podpisem, że autorka recenzji odmawiła przyznanie oceny gwiazdkowej. Nie, nie opowiadałaś mi. Tak, tak Opowiadałaś mi, się, mi i zapomniałam. Tak, tak mi się przydarzyło. Ja jestem wielką przeciwniczką gwiazdek, ponieważ, no właśnie, gwiazdek zwykle jest 5, 6, 10. 10. 10 gwiazdek i trzeba zmieścić, no co, trzeba zmieścić całą literaturę w gwiazdkach. I w sumie to jest nasz główny temat naszego odcinka, ale zaczniemy od imby, bo, bo to jesteśmy my. Oj tam imba, imba. Nie, nie nazywajmy tego imbu. Ja, y znormalizujmy nieużywanie słowa imba. Ojej, Megu, no ale ty jesteś w tym podcaście, królewa polskich imb no dobrze, dyskusja. Tak, no nie, bo wiesz dlaczego? Potem jak, się, jak ktoś użyje słowa inba, to to jest od razu sprowadzane do, takiego, do takiej walki kogutów i ludzie traktują to niepoważnie, jakby właśnie jakieś zwierzątka się tam biły na podwórku, a nie, nie jest to temat, na który warto dyskutować. A mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ ostatnio w naszych mediach społecznościowych pojawiła się dyskusja na temat portalu lubimy czytać i generalnie oceniania literatury systemem gwiazdkowym akurat na lubimy czytać jest to system 10 gwiazdek na przykład na Goodreads portalu amerykańskim mamy 5 gwiazdek i wszystko zaczęło się od wpisu Artura Urbanowicza który jest autorem pisarzem książek grozy który opublikował taki swój wielki manifest właśnie Apelujący o to, żeby lubimy czytać, zmieniło swój system oceniania. On tam zaproponował, jak według niego można to zmienić tak, żeby było to bardziej uczciwe, i rozpoczęło to bardzo ciekawą dyskusję właśnie na temat tego, czy ocenianie w systemie takim numerycznym, punktowym literatury ma w ogóle sens, czy jest uczciwe. A przy okazji ta dyskusja nabrała wielu różnych aspektów, ponieważ tam pojawiła się też taka kwestia review bombingu na portalach z Książkami, ty, tymi, które agregują różnego rodzaju recenzje, i również do tego autor tam nawiązywał jako jedna z ofiar tego rodzaju praktyk w polskim internecie. Więc to jest właśnie to, o czym sobie dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ ta dysputa rozlała się na inne profile, wypowiedziały się inne osoby, między innymi Świek się wypowiedział, Wojciech Gunia, inny autor, między innymi również horrorów, wypowiedziało się wydawnictwo Planeta Czytelnika, która sama padła ofiarą również internetowego hejtu i review bombingu i pojawiło się tam mnóstwo wypowiedzi na ten temat i dzisiaj sobie właśnie my też o tym porozmawiamy i dołożymy kamyczek do tego ogródka. Więc jak to jest z tą całą dyskusją? Myślę, że tam jest parę punktów, z którymi możemy popolemizować. Więc najpierw bym zaczęła od tego review-bombingu, bo rzeczywiście istnieje takie zjawisko. My same. Byłyśmy w stanie nie tyle go doświadczyć, chyba że Ty go doświadczyłaś jako publikowana autorka, ale no, widać było na przykład przy okazji premiery książki Marty dziok niedawno. Akurat ja to sprawdzałam, ponieważ jestem takim internetowym detektywem, że specjalnie pojawiały się na lubimy czytać profile, które ktoś założył tylko po to, żeby wystawić jej jedynkę. I to również bez żadnego komentarza. I to jest jeden z. Tematów podejmowanych w tych postach, które się ostatnio ukazały, że portal lubimy czytać jako pewnego rodzaju monopolista w tym temacie na rynku, dopuszcza takie praktyki, że można publikować recenzje, nawet nie recenzje, oceny, bo to zazwyczaj nie są recenzje w ogóle, tam nie ma tekstu, tylko to są same oceny, tuż przed premierą, bez czytania książki. Nie popierając tego żadnym takim opisowym komentarzem. I to można wykorzystywać albo właśnie do tego, żeby wystawiać komuś same jedynki, przez co potem ogólna średnia artymetyczna jest o wiele niższa. Albo, żeby dawać same dziesiątki. Co też nie jest do końca y, uczciwe, zwłaszcza jeżeli takie dziesiątki ukazują się, zanim ktokolwiek miał okazję przeczytać tę książkę. Tak, dla mnie przyznam szczerze, pojawianie się recenzji, recenzji, ocen, przed pojawieniem się premiery książki jest niesłychanie problematyczne. Dlatego, że poza recenzjami, no recenzentów, którzy. To jest bardzo proste, wydaje się, przyznać kilku kontom, które regularnie publikują recenzje, nie wiem, status recenzenta, zakładając, że te osoby po prostu dostały książkę wcześniej z wydawnictwa chociażby, to. To jest przecież w tym momencie nie ocena książki, tylko ocena osoby, tak? Czy to je, dotyczy się jakiejś sympatii czy antypatii? Oczywiście, pewnym elementem ocen książek czy filmów, czy w ogóle to, to wszystkich dzieł kultury, jest sympatia czy antypatia do autorów, i tego nie można całkowicie wyeliminować. No ale wydaje mi się, że chociażby ten jeden element dotyczący. Nie wstawiania ocen przed oficjalną premierą książki wydaje się dosyć logiczny, bo też nie działa to moim zdaniem dobrze na wiarygodność całego portalu, już pomijając to, czy komuś będzie przykro, czy nie będzie przykro, bo też wydaje mi się, że osoby, które dostają 21 przed premierą książki, nie no zdają sobie sprawę, że to nie jest ocena ich książki, tak? Tylko ktoś ich nie lubi. To po prostu jak ja widzę powiedzmy ocenę, która została zbombowana, czy została, została większość tych ocen wydanych przed premierą książki, czy też właśnie jest bardzo dużo. Niskich ocen, nie popartych żadnym rozpisaniem uwag, tak? Bo czasem jest tak, że jak książko lubię, ale czytam część uwagi, mogę powiedzieć nie zgadzam się z nimi, ale przynajmniej je masz, tak? To tak. dla mnie to podważa wiarygodność całej strony, więc to jest. Ciekawe o tyle, że moim zdaniem to się w ogóle nie opłaca całemu portalowi. Ale ty umówi, um, umówmy się, bo wydaje mi się, że to tutaj nie jest jasne. Ty mówisz o sytuacji, kiedy ktoś nie czytał książki i wystawia tę ocenę, tak? Znaczy, kiedy możemy o... założyć, że nie czytał książki, tak? Wydaje mi się, że przed premierą możemy założyć, że książka, no poza jakimiś wcześniejszymi wysyłkami, ktoś incydentalnie zdarzają. Przed premierą książka jest dostępna dla recenzentów, tak? I dla osób, które dostały tą książkę od wydawcy, nie wiem, w formie egzemplarza recenzyjnego, czy w formie... Czasem dostajemy takie egzemplarze próbne, prawda? To się prebook nazywa. I wydaje mi się, że spokojnie mogłoby być tak, że jeśli masz na przykład na platformie status recenzenta, bo takie statusy, nie wiem, przyznaję chociażby film web, tam część osób, które wydają opinię, ma status recenzenta, no to możesz dodawać swoją opinię przed premierą, tak? Na lubimy czytać też, chyba jest coś takiego, jak jakiś status osoby recenzującej, tak. takiej oficjalnej. Natomiast jeśli nie, to nie możesz, bo dla mnie jakby. Wydaje mi się, że to jest taka podstawowa rzecz, którą można byłoby zmienić, i wydaje mi się, że to jest taka mhm. podstawowa rzecz, która przynajmniej u mnie zaburza zaufanie do tego typu ocen. Przynajmniej ja w ogóle słabo ufam tego typu ocenom w obie strony. Do tego zaufania to jeszcze, myślę, zaraz przejdziemy. To, co ja chciałam powiedzieć, to, to jest to, że bardzo łatwo. Ten temat i te dyskusje zbagatelizować i powiedzieć, że pff, to w ogóle nie jest ważne. Nikogo, raz, że nikogo to nie obchodzi, dwa, że to nie ma żadnego wymiernego wpływu. Książka się albo sprzeda, albo się nie sprzeda. Ale kiedy spojrzymy. Jacy autorzy wypowiadali się na ten temat i w ogóle zaczęli tę całą dyskusję, to myślę, że warto sobie zdać sprawę, że dla niektórych autorów oceny na lubimy czytać są o wiele ważniejsze niż dla innych. Bo na przykład, jeżeli porównamy sobie dorobek e, wspomnianego pana Artura Urbanowicza czy Jakuba Świeka, no to mamy tutaj niebo, a ziemię. Urbanowicz jest pisarzem grozy. To jest w Polsce to jest nisza. Tego publikuje się o wiele mniej niż jakiegokolwiek innej prozy gatunkowej. Ale nie tylko u nas, bo na przykład kiedy ukazują się nominacje do nagród Goodreads co roku, widać, że w kategorii literatura grozy jest najmniej oddawanych głosów. Więc to naprawdę jest o wiele mniejszy segment rynku niż mogłoby się wydawać. Niż kryminały, niż romanse i tak dalej, i tak dalej. Więc dla tych autorów to, że oni zostaną zbombowani na tych portalach recenzenckich, to naprawdę jest czasami, wydaje mi się, być albo nie być, bo... To właśnie lubimy czytać będzie dla potencjalnego ich czytelnika głównym źródłem wiedzy na temat ich książek. Więc jak ten czytelnik wejdzie i zobaczy, że tam jakaś książka ma średnią ocen 5 czy 4, no to o wiele łatwiej go wtedy zniechęcić do tej książki, niż gdyby taką ocenę dostała książka ćwieka. I tutaj w tej historii też widać było, jak nierówno są traktowani różni autorzy, ponieważ dokładnie była tam przywołana sytuacja, że w. W kontekście ostatniej afery z Ćwiekiem i z Czornyjem, że fani Czornyja zaczęli review bombować najnowszą książkę Ćwieka i Czwiek był w stanie, jego ludzie byli w stanie, zlubimy czytać to trochę odwrócić i trochę tych recenzji spadło wtedy. Ale ci mniejsi autorzy, mniejsi autorzy grozy, również ci z Planety Czytelnika, bo tam chodzi o to, że Planeta Czytelnika ma jakiegoś bardzo aktywnego, zawziętego hejtera, który specjalnie wystawia ich książką jedynki, nie była w stanie osiągnąć tego samego efektu. Więc widać, że ten jeden wielki portal, od którego zależy być albo nie być niektórych autorów, no niektórych traktuje lepiej, dla niektórym pójdzie na rękę, tym większym, popularniejszym autorom, a niektórych, no, olewa i nie mogą liczyć na, na to samo traktowanie. Tak, znaczy, moim zdaniem problem polega na tym, że kiedy portal czy strona widzi, że ten wymiar ocen przestaje mieć. Tak naprawdę wymiar oceny książki, tylko staje się jakąś ideologicznym polem bitwy, czy jakąś oceną, no nie wiem, właśnie światopoglądu czy jegoś, tak? To teraz pytanie, po co nam to jest? Bo to też jest tak, że jakby założyliśmy, założyliśmy, że musimy ten system ocen gwiazdkowych usprawnić, no bo on jest bardzo ważny, bo musimy wiedzieć, czy książka ma 4,9, 5,6, 6,8, 7 i 2, czy 9 i 4. bo jak wiadomo, to są klasyczne oceny książek. I dla mnie przynajmniej to jest ten problem, na którym się jakby wszystko zatrzymuje, że my uznajemy, że te oceny gwiazdkowe są tak ważne, że nawet wtedy, kiedy już nie mają swojej wartości. Bo przecież to, że ktoś da bardzo dużo jedynek książkom ćwieka, tak? A potem ćwiek to odwróci, no to, to nie jest ocena książki, to jest walka zupełnie gdzieś poza tym, tak? Czy tak samo jak mówisz, prawda? Autorzy grozy, którzy dostają jedynki, bo ktoś ich nie lubi, czy komuś się nie podoba ten gatunek, czy chociażby, no to też jest warte jakby uwagi, że recenzje na Lubimy Czytać można kupić i ceny też i wydawnictwa to robią. Wydawnictwa w ramach współprac proszą ludzi o recenzowanie książek w ramach e, tych komentarzy na Lubimy Czytać i zostawiania im ocen. Jeśli wejdziecie na bardzo wiele książek tuż po premierze, to będzie tam sześć czy siedem recenzji, które zostały opłacone, bo też osoby pracujące w bookmediach mają cennik ocen na Lubimy Czytać. No i te osoby zostawią szóstki, siódemki, takie z tych mocniejszych ocen, no co wpływa na to, że na przykład jeśli taka książka tylko się dopiero okazać, za to ma bardzo wysoką cenę. Zresztą w ogóle. Jeśli zwrócicie uwagę, prawie każda książka zaczyna trochę wyżej, a kończy niżej. Jakby łatwo mieć na początku 7 i 1, a potem się kończy na 6,5 mniej więcej. Tak, tak, ale tak jest wszędzie, na Gudrycach tak, również. Tak, więc e, mam takie po prostu poczucie, że to jest pytanie, czy wiedząc ile jest negatyw, jakby, ile rzeczy, które są w ogóle poza książkowe, dzieje się w tych ocenach, czy one są nam tak naprawdę potrzebne? Chodzi, nie chodzi mi o oceny na zasadzie, że ktoś przeczytał i opisuje swoje emocje, mówi jakie ma uwagi, co mu się podobało, czy mu się nie podobało. To jest dla nas bardzo informacyjne. Ale nie jestem do końca pewna, czy ta cyferka nam jest potrzebna. To znaczy, czy taka cyferka realnie coś nam mówi. Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia. Moje książki, które są na Lubimy Czytać, mają 6,8, 6,7, 6,5, 6,4. Każda z tych książek jest inna. Każda z tych książek z innego powodu nie ma 10. Bo jakby jeśli poczytacie zarzuty do tych książek, czy problemy, jakie ludzie mają z tymi książkami, ale też powody, dla których je lubią, to są zupełnie inne powody, bo też te książki są różne, no jakby bardzo trudne trudno porównać na przykład, nie wiem, moich dwóch panów z branży, którzy są powieścią, z moimi Oscarami, którzy są książką na temat takiego zjawiska e, popkulturowego. Czy w związku z tym, jakby patrząc nawet na oceny moich książek, da się cokolwiek o nich jakby nawet je ze sobą zestawić? Niekoniecznie. Natomiast można oczywiście przeczytać opinie, które ludzie wyrażają, i na ich podstawie podjąć decyzję, czy chce się czytać, czy nie chce się czytać, czy jakieś aspekty są dobre w tej książce, czy złe, czy ona jest dla kogoś, czy nie. Więc jakby ja, na przykład, patrząc na te oceny tych książek, mam poczucie, że, nie wiem, 6 i 8 za Mam Nadzieję i 6 i 4 za Oskar, to są dwie zupełnie różne oceny, i tylko pozór sprawia, że możemy w ogóle je rozliczać w tej samej skali. I moim zdaniem, to jest największy problem z tymi. Ocenami punktowymi, tak? Że one tworzą pozór skali, który jest tylko pozorem, bo te książki nie są na jednej skali. Tak. Bo są różne punkty odniesienia. Każdy ma tak naprawdę własną skalę. Ja wiem, bo ja sobie ten temat kiedyś dobrze przemyślałam, chyba nawet nagrywałam filmik o tym, żeby wytłumaczyć, jak u mnie wygląda system gwiazdkowy, bo ja rzeczywiście w moich recenzjach daję książkom gwiazdki. Ale to nie jest uniwersalny system, uniwersalna skala, która będzie pasowała do gustów każdego odbiorcy, tylko to jest moja skala, tylko i wyłącznie moja. Więc wydaje mi się, że chcąc używać gwiazdek i chcąc zachować pozory tutaj jakiegoś, no nie, nie chcę powiedzieć obiektywizmu, bo to nie chodzi o obiektywizm, ale takiej uczciwości, warto wyjaśnić, na czym polega twoja skala i jak dokonuje się oceny, która kończy się taką, a nie inną liczbą gwiazdek dla danej książki, bo ja rzeczywiście tego używam. I w moim przypadku. Dla mnie to się sprawdza i nie uważam, żeby to mnie w jakiś sposób ograniczało, ale rozumiem, że jest bardzo dużo osób, które są niechętne w ogóle ocenianiu kultury, literatury, zwłaszcza systemem gwiazdkowym, ale ja to robię dla swoich takich własnych, osobistych, różnych statystyk. Ja to sobie wszystko zapisuję, więc ja lubię sprawdzić, jaka książka dostała ode mnie pięć gwiazdek, i lubię o tym pamiętać, bo to w moim przypadku znaczy, że naprawdę tutaj coś poszło dobrze, ale wiem, że. Nie każdy tak ma. Jak już mówimy w kontekście wielkiego portalu, na którym ten system jest zunifikowany i w taki sam sposób jest stosowany do ogromnej ilości różnych książek, to rzeczywiście nie, nie dziwi się, że taka dyskusja w końcu wybuchła. Ale ona chyba wraca tak cyklicznie, co jakiś czas. Tak, przy czym wydaje mi się, że to nie jest tylko dyskusja o kwestii tego, czy te cyferki w ogóle mają sens i czy na przykład rzecz, która mnie kiedyś mnie przeraziła, to słyszałam akurat w kontekście filmów, ktoś powiedział, że ogląda tylko te filmy, które na Filmwebie miały ocenę powyżej 8. O Jezu. I ja sobie pomyślałam, Boże, cóż za porzucenie własnego gustu, Aha. bo wiele moich ukochanych filmów ma na Filmwebie dużo niższą ocenę jakby to, że wiele osób dobrze coś ocenia, to nie znaczy, że coś jest dobre dla nas, prawda, bo kultura jest jakby odbierana przez nasze doświadczenie, przez nasze emocje, ale wydaje mi się, że problemem, o którym tutaj mówią rozmówcy i tu jest rzeczywiście istotny, to odpowiedzialność portali za to, jak funkcjonują te, no właśnie, te tablice dyskusyjne, te punkty, te oceny. Wydaje mi się, że portale w Polsce bardzo łatwo, czy to filmowe, czy to książkowe, mówią, no tak jest, taki jest system, możemy, nie możemy nic z tym zrobić, prawda. No. Tak, i one są bardzo niechętne do im ingerencji jakichkolwiek, jakie umywają jest... ręce, kiedy jest ewidentna sytuacja, że ktoś robi coś specjalnie, żeby zrobić review bombing, to oni nie chcą się w to angażować. Tak, a tymczasem y, moim zdaniem nie działa to w ogóle na korzyść portalu, nie działa to w ogóle na korzyść tego systemu, a wydaje się, że pewne zabezpieczenia można wprowadzić. No chociażby nie pozwalać na masowe umieszczanie recenzji, tak? To znaczy możesz umieścić maksymalnie dwie recenzje jednego dnia. Być może... Musisz mieć co najmniej miesiąc konto na platformie, żeby umieścić swoją pierwszą recenzję. Być może, ja wiem, że to brzmi po prostu przerażająco drastycznie w kontekście współczesności, ale być może to jest właśnie ma sprawić, że jeśli założysz konto tylko żeby ocenić jedną książkę, to jeśli ta książka ci się tak nie podobała albo tak podobała, to poczekaj chwilę. Może należałoby bardziej też uważać właśnie na oceny. Które pojawiają się przed premierą. Być może powinno być po prostu blokada za zostawianie ocen do, w pewnym momencie. Może powinno być tak, że jeśli jest sytuacja, która sugeruje, jeśli na przykład w pewnym momencie zaczyna schodzi bardzo, bardzo, bardzo dużo podobnych recenzji, prawda? Jedynek albo dziesiątek, ale masowo, prawda? Minuta po minucie, to zawieszać na pewien moment, nie wiem, na jakiś czas ocenę, prawda? Być może należałoby pytać autorów, czy chcą. Żeby przy ich książkach pojawiała się ocena. Bo na przykład, gdyby ktoś mnie zapytał, czy ja chcę, żeby przy moich książkach była ocena liczbowa, to jak osoba, która nienawidzi ocen liczbowych kultury, powiedziałabym, że wolałabym nie. Co prawda pewnie moje wydawnictwo dostałoby wtedy z zębami i pewnie dużo osób pomyśle, o boi się czajka tej oceny. Nie, ja się tych ocen nie boję, one są jakie są. Zresztą e, z niektórymi ocenami krytycznymi, jak najbardziej się mogę zgodzić. Jestem ostatnią osobą, która by twierdziła, że napisałam perfekcyjne książki, a wręcz przeciwnie, jakby mało je czytam, bo wydają mi się koszmarne z każdym kolejnym czytaniem. Natomiast wracając e, Prawda, do lektury. Natomiast mam takie wrażenie, że też być może, być może powinna być jakaś szansa dla pisarzy, żeby zadać pytanie: tak, czy na przykład chcą mieć dodane te gwiazdki, czy wolą na przykład otworzyć się głównie na. Na te recenzje napisane, tak? Bo w tych recenzjach napisanych też się może jakiś hajcik wtedy sączyć, czy jakieś negatywne opinie, no ale już wymagające czegoś więcej od, od ich autora. Tak, to już wymaga jakiegoś zaangażowania wtedy i jeżeli ktoś jest nastawiony na to, żeby wystawić sto jedynek różnym książką naraz, bo ma taki kaprys, to rzeczywiście to ostudzi jego zapał, jeżeli będzie musiał już coś tam napisać. I to właśnie, ten warunek napisania komentarza był, je, była, był jedną z propozycji, które urbanowi. Właśnie rozpisał jako jego pomysł na to, żeby zmodyfikować to, jak działa lubimy czytać i jak tam można wystawiać oceny. Przeczytam ci, co on tutaj zaproponował. Raz, żeby można było wystawić jakąkolwiek ocenę, ale że musi ona być poparta komentarzem wyjaśniającym, dlaczego. Dla mnie to jest super warunek, ja też ja, ja się totalnie z tym zgadzam, ale inne jego propozycje to było na przykład, żeby oceny zamienić na łapki w górę i łapki w dół, ale widoczna jest tylko liczba łapek w górę. To jest coś, co jest na YouTubie. No i tu. Tutaj powtarzamy ten argument o tym, że musi być komentarz i że jeden adres IP może wystawić danej książce tylko jedną opinię albo dać tylko jedną łapkę. I że to już akurat dla mnie jest trochę przesada: jeden adres IP może założyć tylko jedno konto serwisie. Bo po prostu myślę sobie, że wtedy jedno gospodarstwo domowe może być tylko tak. jeden raz na lubimy czytać. To już trochę Więcej jest. Więcej niż jeden czytelnik może mieszkać pod tym samym dachem. Ja wiem, że to się rzadko zdarza, ale takie przypadki zachodzą. Ja powiem tak. Ja przede wszystkim bardzo bym chciała, żeby portal po prostu brały za to odpowiedzialność, ale za to nie biorą odpowiedzialności, ponieważ tych komentarzy jest bardzo dużo, ponieważ tych recenzji jest bardzo dużo i nikt nie ma czasu tego czytać. Ja zresztą kiedyś toczyłam z absolutnie zakończoną porażką batalię z film webem pod tytułem ej, wiecie, że jak macie jeden z najbardziej antysemickich filmów, jaki kiedykolwiek nakręcono, to być może powinniście monitorować, co ludzie piszą w komentarzach pod tym filmem, ale odbiłam się od, od filmu który teraz ma ocenę Małej Syrenki 1,6 na dzień przed premierą, bo, prawda, jest to ten sam przykład, tak, to znaczy review bombingu. Ja myślę też, że to jest też problem, dlatego że im więcej jest, no właśnie, rzeczy, które nie są recenzjami w, na tych portalach, tym dla autorów to też jest bardziej problematyczne, no bo my, ja mogę to powiedzieć z mojego doświadczenia, tak, ja z tych ocen, które są zapisane, rozpisane, w jaki sposób wnioskuje różne rzeczy odnośnie swojego pisania. Niektóre refleksje dotyczą tego, czy ja coś zrobiłam nie tak. Niektóre refleksje dotyczą chociażby targetowania danej książki, informowania o niej, jak o niej mówić, dla kogo ona ma być. Niektóre dotyczą tego, co jest, moim zdaniem, zawsze takim największym problemem w ogóle w recenzowaniu, to znaczy, jak oddzielić nasze oczekiwania wobec tego, czym książka powinna być, od tego, co autor napisał. Bo czasem my chcemy jednej książki, autor napisał inną, ale nikt nie jest winien, że się tak wyraża, tak? To się często zdarza, tak? Czasem książka trafiła nie do tych osób, do których ją kierowaliśmy. I to są rzeczy, które ja na przykład z tych recenzji biorę i jakby staram się z nich wyciągać wnioski przy swoim pisaniu, więc to nie jest tak, że e, twórcy w ogóle nie chcą recenzji się ich boją, tylko chcą, żeby one dotyczyły książki i nie były jakąś taką próbą rozegrania innych rzeczy w, w ramach tych recenzji. I chociaż ponownie, no to jest cały czas do tego wracamy, że tam, gdzie się pojawiają te cyferki, gdzie to wszystko sprowadzamy do tych liczbowych rzeczy, no to bardzo łatwo się rozbić albo o różne skale, o czym mówiłyśmy, albo o to, że ludzie załatwiają różne inne rzeczy. No to jest tak, że ludzie nie zosta będą zostawiali takich ocen, jeśli nie będą mieli albo możliwości, albo jeśli nie będą czuli, że mają przyzwolenie. A w tym momencie mam poczucie, że jest przyzwolenie na to, żeby w tych recenzjach działo się, e, co się chce. Także na plus, bo to też jest bardzo ważne, tak? By bardzo wyraźnie widać to, czy też romans, e, recenzje romansów. Tam jest kilkanaście, zawsze jak zanim film, książka ma premier, albo już miała, jest kilkanaście takich o tym, jaka jest wspaniała i wzruszająca. One są tu siebie Niemalże bliźniaczo podobne, czasem korzystając z tych samych sformułowań, i na przykład, nie wiem, ocena średnia jest 8,2 albo 7 i 6, wiesz, jak wybitna literatura. Też wydaje mi się, że troszkę odpowiedzialności spada na nas, to znaczy na odbiorców, bo ja nie wiem, czy ty jak sprawdzasz książkę w internecie, to bierzesz pod uwagę, jaką ma ocenę? Powiem tak, interesuje mnie to z ciekawości, zazwyczaj sprawdzam ale nie na Lubimy Czytać, tylko jednak na Goodreadsach, jeżeli chodzi o zagraniczną literaturę, polską sprawdzam na Lubimy Czytać, bo tam po prostu tych ocen jest więcej więc ja to sprawdzam z czystej ciekawości ale mam w sobie taki mechanizm buforujący, że ja nigdy w te oceny nie wierzę bardzo mnie też ciekawi nie tyle ocena ale ile osób tą ocenę wystawiło bo przecież tutaj mówimy o kompletnie różnych skalach, a to mi wtedy pokazuje ile książkę, ile osób tę książkę przeczytało, a ja nie ukrywam że w jakiś sposób decyduje to y, o tym, czy podaną książkę sięgnę, czy nie sięgnę, albo z jakim nastawieniem po, ją, po, po, po nią wtedy sięgnę. Bo jeżeli widzę, że książkę oceniło 300 osób, a ja ją y, mam zamiar przeczytać, bo o niej usłyszałam, to wtedy mam taką podskórną nadzieję, że ojej, a może odkryję tutaj kolejną perełkę i będę mogła o niej opowiadać u siebie na story i y, rozpromować ją u nas. Więc tak. Ja to sprawdzam, bo jestem tego ciekawa. Niekoniecznie wierzę temu, yy, zazwyczaj nie wierzę, bardzo rzadko w to wierzę właściwie, bo trochę yy, za dużo razy się na tym przejechałam wcześniej. Więc to też nie jest coś, od czego ja się absolutnie odżegnuję. Mam świadomość, że system gwiazdkowy jest po to żeby ludziom w jakiś sposób ułatwiać życie, bo niestety nikt nie wchodzi na takie portale recenzenckie po to, żeby przeczytać sobie 10 pierwszych recenzji, tylko żeby rzucić szybko okiem na tę na cyferkę i na tej podstawie wysnuć sobie jakieś zdanie na temat tego, co dalej zrobi. Więc to jest, i, i po to są te portale. Więc to jest coś, od czego nie uciekniemy. Znaczy, ja bym chyba powiedziała, bo ja, ja kompletnie tego nie robię. Ja po prostu wchodzę do księgarni albo wchodzę. No właśnie, i to, to, to jest druga rzecz, bo ja uważam, że polecenia kulturowe są czymś tak specyficznym, że się tak wyrażę głos ludu, jakkolwiek, może być słuszny i prawdziwy. Niekoniecznie jest najlepszą drogą. Natomiast na takich portalach są ludzie, którym ufamy. Ludzie, którzy ocenili książki, które nam się podobały, podobnie jak my, których gust i kompetencje wierzymy. Raczej ja. Wydaje mi się, że to jest droga, tak? To znaczy. Patrzenie na ludzi, którymi się jakby kiedyś zgodziliśmy, którzy coś nam polecili, no to jest moja droga, jakby korzystanie z poleceń. Że ja bardzo mocno korzystam z poleceń osób, które recenzują, czy które wystawiają oceny, które znam, które lubię, których gustowi i kompetencją ufam. I jakby mam poczucie, że wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że zgramy się w naszych emocjach, tak? Dlatego, że mój największy problem z tymi ocenami zbiorowymi jest taki, że każdy z nas niesie w sobie swoje doświadczenie literackie, swoje gusta literackie. No jak mówiłyśmy, to, że ktoś to, nie wiem, nawet 50 osób wystawiło siodemkę jakiejś książce, to nie znaczy, że ona się w jakikolwiek sposób zgrywa z moją, no z moją wrażliwością, tak? Uh -huh. Więc ja na przykład jestem wielką zwolenniczką śledzenia poleceń, bo to nie jest tak, że ja w ogóle ich nie potrzebuję, wszyscy ich potrzebujemy, ale właśnie, ale ja raczej z tych portali korzystam przez ludzi, a nie przez oceny. Wydaje mi się, że to jest jakby mój sposób na to, żeby z jednej strony wykorzystać ten potencjał do wystawiania ocen, a z drugiej strony nie wpaść właśnie w coś takiego, że nastawiam się, czy książka będzie dobra i niedobra dlatego, że ludzie, których nie znam, jakoś ją ocenili. Tak, tak, nie, ale ja robię dokładnie to samo. Nie, nie powiedziałam o tym, ale ja też tak robię. W sensie ja patrzę na tą ocenę i nie obchodzą mnie recenzje obcych ludzi, tylko ja mam taką grupę osób obserwowanych tutaj konkretnie na Gudric, różnych takich influencerów książkowych z Polski i z zagranicy, których na przykład wyhaczyłam na Booktoku głównie, że tam sobie ich dodałam jako swoich znajomych na Gudric i dzięki temu ja widzę ich oceny jako pierwsze, więc ja na to zwracam uwagę i z tym się rzeczywiście zapoznaję, bo są takie, takie osoby, których gust jest bardzo zbliżony do mojego i wie że tym ocenom mogę bardziej ufać wtedy, więc jak najbardziej ja to robię. Tak to dodaję trochę asequirancko, bo nie chciałam, żeby moja poprzednia wypowiedź została zrozumiana w ten sposób, że ja po prostu tylko patrzę na te cyferki i na nic innego. Cyferka z ciekawości bardziej a najbardziej interesują mnie recenzje tych znajomych, zaufanych osób. Myśmy kiedyś miały odcinek już o tym. Rozmawiałyśmy o tym właśnie z czego czerpiemy polecenia, jak korzystamy z tych różnych tak. portali tranzyckich mm -hmm. i jeszcze wtedy z Ocią o tym o wiele dłużej rozmawiałyśmy. To chyba było gdzieś dawno temu na samym początku podcastu. Tak, przy czym chodzi mi o to, że to nie jest tak, że ja, ja nie lubię oceniania, sama tego nie robię, ale trochę z tego korzystam. Znaczy mm -hmm. chodziło mi o to, żeby wskazać na to. Natomiast... Wydaje mi się, że rzeczywiście te osoby wskazują na problem, które, z tym się przyzwyczailiśmy. I trochę też przyzwyczailiśmy się do myślenia o tym, że to tak naprawdę autor powinien zbywać, tak? To znaczy, no wiadomo, postawiły ci jedynki, czy trójki, czy dwójki osoby, które ci nie znają, i nie zostawiły żadnej oceny. I to jest łatwo powiedzieć, jak nie jest się autorem. Ja akurat mam taką zasadę, że sprawdzam co, co pewien czas, jaka jest średnia na tym Goodreads. goodreads na no Goodreads w ogóle nie sprawdzam, jaka jest średnia, bo zakładam, że tam jest bardzo mało osób, które zostawiło oceny mojej książki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Podejrzewam, że tam jest jakieś 3, 2, 3, 4, też gdzieś tak, wiesz, w tej troszkę wyższej połowie. E, natomiast bo podejrzewam, że to mniej więcej się podobnie rozkłada, bo mam taką minę, jakby zaraz miała sprawdzić. Natomiast co chciałam powiedzieć, to że jednak na wielu autorów, zwłaszcza niszowych albo początkujących, e, jakiś taki review bombik bardzo źle działa, bardzo ich zniechęca e, do pisania co niekoniecznie moim zdaniem ma sens. Oczywiście ma sens wyrazić swoją opinię na temat książki i ją zrecenzować, natomiast wystawienie komuś debiutantowi jedynki, bo jego książka nie była wybitna, no wydaje mi się, że tak naprawdę przypomnijcie mi, kto na tym zyskuje. Rozumiesz, o co mi chodzi. To też jest jakiś taki element, na którym bardzo pozwalają social media, że bardzo dużo osób może jakieś te swoje negatywne oceny wylać na drugą osobę, bo może. Uh -huh. I to się bardzo często zdarza osobom, które wchodzą na przykład w świat pisania z, no, z innych dziedzin, no chociażby, no ja rozumiem, że można lubić i nie lubić influencera czy influencej, ale jeśli chcecie zjechać i książkę, to ją przeczytajcie, tak? No, no tak, to jest, to, jest, to jest podstawa. Wiecie, ja mogę nie lubić Maxa Czarnego jako osoby, która wypowiadała się na różne tematy w social mediach, ale ja akurat nie wchodziłam mu na te lubimy czytać i mu nie będę teraz waliła jedynkami po jego książkach, bo też myślę, że to trzeba jednak mieć bardzo konkretny rodzaj charakteru, żeby robić takie rzeczy. No, my takiego charakteru nie mamy. Ale a propos, a, propo, a propos właśnie tego, bo to jest jeden z aspektów tej dyskusji, który też się tam pojawił, a ja mam myśli na jego temat, ponieważ przy okazji tego review bombingu też pojawiło się takie stwierdzenie, że te oceny na tych portalach nie powinny służyć do oceniania osoby i, ich, i jej poglądów, tylko do oceniania samej książki. Rzecz w tym, że bardzo często w takich e, przypadkach różnych dziwnych poglądów autorzy wrzucają te poglądy do swojej książki, i ja chciałabym mieć też możliwość wtedy tą oceną dania wyrazu swojej niezgody na pewne rzeczy. Dlatego na przykład, kiedy mówiłam o tym, jakie książki dostają ode mnie jedną gwiazdkę albo dwie gwiazdki, to to są książki, które dla mnie są ewidentnie szkodliwe i przemycają jakieś bzdury e, zwyczajne. Tak, przyznam, że. Nawet jeżeli chcemy komuś dowalić tą oceną, bo się bo po prostu nie lubimy danej osoby, albo uważamy, że jest problematyczna, to i tak trzeba by tą książkę przeczytać, żeby tą ocenę dać. Tak, zwłaszcza, że trzeba przyznać, że nie wszyscy autorzy, nawet będąc wyjątkowo mało sympatycznymi osobami, umieszczają swoje poglądy w książkach, no chociażby Orson Scott Card, tak, który jest osobą o homofobicznych poglądach, także wspierając organizacje, które z osobami homoseksualnymi walczą. No, na przykład Grendera nie jest o tym książką, tak? Mhm. Mm tak, no, jedynki, ale tu właśnie... jest, ksią jest książką fantastyczną. I teraz postawienie jedynki Grzędera dlatego, że Orson Scott Card ma takie poglądy, wydaje mi się, no rzeczywiście niewłaściwe, tak? Bo to jest bardzo dobra książka. Natomiast są takie książki, w których możemy powiedzieć, że ze względu na poruszane treści, poglądy i tematykę, no one są niedopuszczalne. Więcej czasem możemy myśleć, że nie wiem, autor czy autorka nie są najgorsi na świecie, ale popagują w swoich książkach niedopuszczalne postawy. Więc to oczywiście wracamy tutaj do dyskusji między twórcą a dziełem, tak? Nie Niemal jeszcze, nalubimy no, lubimy czytać ocenę autora, tak? No ale chociażby, no, wydaje mi się, że pierwszy Tom Haego Pottera nie jest książką na jedynkę, tak? Niezależnie od tego, jak uh -huh. oceniam jego autorkę. Więc tak, wydaje mi się, że to też jest jakby duża dyskusja, czy jak oceniać książki osób, których poglądy no, nie są nam bliskie, a czasem się z nimi absolutnie nie zgadzamy, ale nie wyrażają w swoich książkach i swojej twórczości. Nie, to ja, ja mówię konkretnie o takich przypadkach, kiedy te poglądy wyraźnie widać, bo y, tutaj, już nie wiem, podejście do fetyszyzacji przemocy uczornej ja będzie widać, tak zakładam. Podejście do osób y, transpłciowych u Rowling będzie widać w jej najnowszych książkach, więc więc mówię o takich przypadkach, że wtedy ta moja ocena książki będzie też w dużym stopniu zabierała ocenę jej autora, jeżeli ten autor te swoje poglądy do tej książki wciska je. Tak, oczywiście, że tak, no ale to jakby jest chyba taki dosyć naturalny rozwój tej dyskusji o tym, do jakiego stopnia autor jest tożsamy ze swoją książką. Czasem jest, czasem nie jest, ale to bardzo są, każdy przypadek chyba trzeba tu rozważyć konkretnie. Przy czym Wydaje mi się, że jeśli byśmy szły do jakichś wniosków, to do takich, że bardzo dużo osób z tych ocen korzysta. One mają wpływ jakiś na rynek. Na konkretnych pisarzy, zwłaszcza debiutujących i takich niszowych, którzy nie mogą liczyć na dużo ocen, tak? Które by jakoś to zrównoważyły. Tak, a z drugiej strony rzeczywiście to się odbywa w sposób taki jakiś. Jakby bardzo dużo portali umywa ręce, a powiem wam tak, mi się zdarzył taki pan, który. Ewidentnie mnie nie lubi i zostawia mi na empiku recenzję. Chyba ze dwa czy trzy razy już ją zostawił. Głównie, że mam nudne życie, bo książka serial, jak napisał, że mam nudne życie, bo napisałam książkę Ale Co więcej, ten pan się pojawia pod każdą moją książką, więc ja nie wiem, jego życie. To dopiero musi być nudne, nie? No bo, jak ja nie lubię kogoś czytać, tego nie czytam. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której mamy, nie wiem, premię książki, mamy kogoś, kto zostawił same negatywne ceny pod każdą książką tego autora czy autorki w dniu premiery, być może strona powinna mieć jakieś zabezpieczenia, żeby nie było tego łatwo zostawić albo że można to było wykasować. No bo jednak mimo wszystko ja wiem, że ten pan jest zagorzałym czytelnikiem moich książek, więc wydaje mi się, że pewna odpowiedzialność portali jest bardzo ważna i jakby w ogóle podejście do tego tematu, bo obecnie tak naprawdę ceny lubimy czytać, przez te zjawiska zaczynają znaczyć coraz mniej. Zaczynają, jednocze... one już nie znaczą zbyt wiele. Właśnie... -y. Tak, a jednocześnie chciałabym, jeśli już mamy, rozmawiamy o tym, co możemy zmienić, to poza tym odpowiedzialnością portali, wydaje mi się, że jeśli czytacie książkę debiutanta i Wam się podoba, to być może warto zostawić recenzję. I w ogóle wydaje mi się, że ta grupa osób recenzujących jest też bardzo w sumie bardzo niewielka i zamknięta, I, i to są bardzo często osoby bardzo zaangażowane. I bardzo często mam poczucie, że na przykład takiemu debiutantowi uda się nawet trafić do serca kilku czy kilkunastu osób, no ale one niekoniecznie podejdą do komputera i napiszą, to był dobry debiut, tak. Podobało mi się pisz dalej. O wiele łatwiej jest wciąż napisać krytyczną recenzję. Tak, Prędzej tak. napiszą krytyczną niż pozytywną. Ja w każdym razie chciałam powiedzieć, że słyszymy Was, różni autorzy, którzy wypowiadali się na ten temat i czują się przez ten system pokrzywdzeni. Ja to totalnie rozumiem, bo tak jak wspominałam, to jest taki temat, który jest jakąś taką inherentną częścią internetu, że są rzeczy, których nie da się zmienić. No tak to już wygląda, no nic z tym nie zrobimy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o moderację różnych portali, zaangażowanie portali we własne treści. To jest ta, ta taka niby mityczna kwestia, z którą nic się nie da zrobić. Ja uważam, że się da, zawsze warto próbować. I już y, kilka razy tłumaczyłyśmy, że nie znoszę takiego podejścia, że ni nic się nie da zrobić, musisz się z tym pogodzić. Podobają mi się te pomysły, które tutaj były postulowane w tym, jak można ten system zmodyfikować. No, moim ulubionym y, pomysłem jest obowiązkowy komentarz wy wy wyjaśniający do każdej y, oceny. Chociaż <laughs> teraz się śmieję, bo ja w sumie nie daję komentarzy na Goodricach. Bo ja, trakturę, nie, ja... Ja, ja, w się sensie, używam go, żeby dawać gwiazdki, ale ja nie daję komentarzy, bo dla mnie to jest taki system katalogowy głównie, a nie system do, do recenzowania, więc w sumie... Ale wiesz, Marego, my tyle robimy, tyle gadamy, tyle się jakby w różnych mediach udzielamy, że... Bo to też jest trochę tak, prawda, że jak jesteś tym inf influencerem książkowym, to już w pewnym momencie masz taki, Jezu, jeszcze Goodreads, nie, dobra, dajcie mi spokój. <laughs> więc, więc tak, w sumie tak sobie myślę, że to też jest dosyć ciekawe, że właśnie ja na przykład myślę sobie, ok, to jest jest fajna platforma, ona nie jest dla mnie, bo ja mam swoje własne miejsce do wyrażania opinii na temat książek, na temat innych rzeczy. Ja w ogóle jestem totalnie platformą, bo pod tym względem ciągle mnie ktoś pyta, czy mam jakieś konto, na lubimy czytać. Założyłam wtedy, kiedy zaczęłam pisać teksty, na lubimy czytać, i powiedzieli, że jest strasznie głupie, jako osoba, która ma <laughs> u tekst, nie ma konta. Ja założyłam i kazałam mi odznaczyć jakieś książki, i chyba tam na tym moim koncie są najdziwniejsze książki odznaczone, bo chyba ja tak alfabetycznie odznaczałam, wiesz, typu <laughs> Co się wyświetlało! Ja w tym roku przeniosłam się na Goodreads, bo tak to wcześniej sobie wszystko zapisywałam u siebie prywatnie w Notion, a to dlatego, że bardzo dużo osób, i ja to rozumiem, nie widziało moich poleceń na bieżąco, pytali mnie, jak oceniłam daną książkę, którą przecież przeczytałam, ale ja nie, nie do wszystkiego publikuję recenzję u siebie na Instagramie, więc Goodreads służy mi jako taki katalog podsumowujący, co ostatnio czytałam. Dzięki tym Gwiazdką, ludzie mogą się zorientować, jaką mnie mniej więcej recenzję tam wystawiłam. A jeżeli będą potrzebowali więcej szczegółów, to zawsze znajdą to u mnie na różnych kanałach, czy to na TikToku, czy to na Instagramie. Ale tak jak mówię, tam dłuższych komentarzy nie udostępniam, ale rzeczywiście na co dzień z tej platformy. Korzystam, bo ciekawi mnie, co inni moi znajomi o danych książkach mówili. Ale y, temat jest rozwojowy, rozumiem oburzenie różnych osób. Tak jak mówiłam, y, słyszymy Was i myślę, że warto o tym mówić i warto apelować do. Y, lubimy czytać zwłaszcza, że jest monopolistą na rynku, że tam y, fajnie było, jakby się brało odpowiedzialność za to, co się ukazuje. Mówi to osoba wyróżniona w konkursie Człowiek Książka. Człowiek-książka? Człowiek. Nie byłaś w konkursie Człowiek-książka, lubimy czytać. Tak, tak, tylko to chyba się, nie wiem, czy to się tak nie nazywało, to chyba się nazywało Człowiek-książki jednak. Nie, Człowiek-książka, ja to nazywam, <grym> ja to nazywam, no, ale w każdym razie chociażby jako taka osoba możesz właśnie zaapelować do Lubimy Czytać i też, też wydaje mi się, że to nie jest taka dyskusja, którą można zepchnąć na bok i powiedzieć, że tak musi być, ja tutaj podam tylko przykład IMDB, bez którego ja korzystam, ja nie korzystam z filmu Webu, za dużo Polaków? Nie, przepraszam. Po prostu nie korzystam z filmu, bo, bo dla mnie IMDB jest lepszą, lepszą platformą. Na IMDB, kiedy zorientowano się, że takie tablice dyskusyjne nie służą niczemu, po prostu je zlikwidowano. No tak, tam, tam nie ma yy, I, pisanych i MDB recenzji I IMDB istnieje sobie bardzo fajnie i, i, i moim zdaniem jest obecnie najlepszą platformą. A jeśli chce się zostawić ocenę, trzeba napisać recenzję i to też jest bardzo fajne. Więc IMDB yy, polecam. Ale nie do książek. Ale nie do książek. Tak, ale słuchajcie, skoro już jesteśmy przy ocenach, to wiecie, że jak wystawiacie dobrą ocenę do podcastowi, to jest bardzo miło i fajnie. Nie, ja się śmieję, ale chyba na iTunesach jest tak, że jeśli im, im lepszą ma ocenę podcast, tym wyżej się wyświetla. Więc zachęcamy do tego, żebyście zostawiali nam same pięć gwiazdek, bo to wciąż są oceny gwiazdkowe i liczbowe. A ten podcast, jak wszyscy wiemy, jest najlepszy. I to, że ja się nie umiem przedstawić i nie wiem, jak się nazywam, to jest zupełnie drugorzędna sprawa. Ale jak już mówiłyśmy dzisiaj, byłyśmy bardzo zmęczone. Zostawiamy Was z tym tematem. Mamy nadzieję, że może będziecie mieli jakieś własne przemyślenia, którymi będziecie chcieli się podzielić i jakoś dobrze zreferowałyśmy Wam tą ostatnią dyskusję. Mam nadzieję, że troszeczkę tak ją wyciągniemy jeszcze raz z limba, bo ona tak trochę zniknęła, jak to każda dyskusja w internecie, a myślę, że jest ważna i warto do tego wracać może właśnie po to, żeby te portale to usłyszały i może dotarło do nich, że warto coś z tym zrobić i będzie jakoś tak bardziej uczciwy. Jeżeli trochę bardziej tak y, kuratorsko się do tych wszystkich recenzji y, podejdzie, z misją, nazwijmy to. Więc zobaczymy, co się będzie dalej z tym działo. No, czy znaczy chciałam powiedzieć, prawdopodobnie nic. Liczę na to, że jednak coś. Ja też liczę. Liczę, że nie, że decyzją czy czytać, nie nam tam konta. E, co głośne, że budzimy się rano, i jedyne co się zmieniło, to fakt, że nie mamy konta, ale lubimy czytać. Nie znajdą mojego, nie ma zdjęcia. A, widzisz, mój ma zdjęcie. No, widzisz, ale, ja, ale ja mam ten minę, że jestem tam autorką więc jakby nie mogę być anonimowa Dobrze, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za ten tydzień. Czekamy na Wasze opinie, na Wasze oceny e, i na. Głosy w dyskusji, i co. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa-pa, pa pa! pa, pa.